Trzy dni temu z posady szkoleniowca Śląska w Wrocław zwolniony został Iwan Dziurziewicz, a jego miejsce zajął nowy, stary trener Jacek Magiera. Mówię tak, ponieważ trener Magiera został zwolniony 13 miesięcy temu, ale ciągle ma ważny kontrakt. W niedzielę Górnik Zabrze podjął właśnie Śląsk na wyjeździe. Niestety w Wrocławianie przegrali 2 do 0 i nieco utrudnili sobie walkę o utrzymanie w Ekstraklasie. Natomiast już po meczu na konferencji Jacek Magiera stwierdził, że te dwa dni i 90 minut spotkania pozwolą mu w pełni zdiagnozować problemy i naprawić Śląsk. Czas pokaże co z tego wyjdzie.